W tym filmie zaprezentuję dwa ćwiczenia, czyli pierwsze jazda na półsprzęgle, druga korzystanie z gazu oraz omówię, jak ćwiczyć, żeby złapać prawidłową nitkę. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Kolejne ćwiczenie, które zaprezentuję, to jazda z wykorzystaniem półsprzęgła. Tutaj ważnym elementem jest to, żebyśmy tym sprzęgłem operowali w odpowiedni sposób, czyli nie zamykali pełną dłonią do końca, tylko zamykali to sprzęgło do tak zwanego rozłączenia, do tak zwanego półsprzęgła. I popatrzcie, w jakim momencie to robimy, a mianowicie na odcinku prostym teraz odpuszczam sprzęgło, w momencie gdy wchodzę w zakręt zamykam i wychodząc odpuszczam. Na prostym odcinku jest odpuszczone, popatrzcie teraz, wchodząc w zakręt zamykam to sprzęgło. Czyli motocykl wchodząc w zakręt zwalnia, wychodząc z zakrętu przyspiesza. Jest to analogiczne jak jazda po zakrętach, tak? Czyli w momencie gdy skręcę motocyklem rozpoczynam dodawanie gazu i tutaj też się to dzieje. W momencie gdy wchodzę w zakręt mam i skręcam, mam sprzęgło wciśnięte. W momencie gdy skręciłem rozpoczynam odpuszczanie sprzęgła, czyli tak jakbym operował gazem, dodając gaz. I czas na kolejne ćwiczenie, czyli w tym filmie chciałem zaprezentować, w jaki sposób należy ćwiczyć prawy nadgarstek, czyli dodawanie i ujmowanie gazu jeżdżąc po ósemce, a później bardzo podobnie będzie również w sytuacji, gdy będziemy jeździć po zakrętach. Zwróćcie uwagę, jak to należy wykonywać. Kiedy dodaję gazu, kiedy go ujmuję. Dodaję gazu podnosząc motocykl z przechyłu i na odcinku prostym, czyli tu dodałem, a tu w tym momencie ująłem gaz. Zasada jest taka, że jeżeli chcę podnieść motocykl z przechyłu, to muszę dodać gazu. Jeżeli chcę go szybciej przechylić, to muszę tego gazu ująć. I tutaj właśnie ćwicząc na ósemce tą jazdę, możemy właśnie sobie ten prawy nadgarstek wyćwiczyć. Bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie tylko ćwiczyć płynne dodawanie gazu, ale również płynne ujmowanie tego gazu. To też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o technikę kierowania. Czyli dodaję tutaj, przymykam w tym momencie, zaczynam dodawać, mocniej dodaję, zamykam w tym momencie, zaczynam dodawać, mocniej dodaję, zamykam wchodząc w zakręt. Widzicie, tak? I tutaj znowu. Dodałem, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję i w taki sposób mamy to ćwiczyć. Czyli dodaję, żeby podnieść motocykl, jeszcze raz powtarzam, zamykam gaz, żeby ten motocykl szybciej mi się przechylił. Małe pachołki na ósemce położyć sobie w taki sposób, jak tutaj widzimy. One będą nam pomagały w złapaniu odpowiedniego kształtu tego naszego przejazdu, tej cyfry 8. Czyli będzie nam to szczególnie potrzebne i ułatwiało to nam będzie naukę jazdy na ósemce z większymi prędkościami, czyli na biegu numer 2 i na biegu numer 3, bo na początku nie potraficie poprowadzić w tym prostokącie odpowiedniego toru przejazdu i albo wyjeżdżacie z jednej strony, albo wyjeżdżacie z drugiej strony, albo wyjeżdżacie znowu za daleko, czyli wyjeżdżacie po długości z tej ósemki, dlatego ułożone w taki sposób te dwa pachołki pomogą nam w tym, żebyśmy ten odpowiedni tor przejazdu, tak zwaną
można tutaj to nazwać nitkę przejazdu, złapali szybciej i łatwiej, dlatego że my w trakcie szkolenia podstawowego mamy niestety tylko 20 godzin, a tych zadań jest sporo. Tych ćwiczeń, które pokazuję i będę pokazywał również na kolejnych zadaniach, jest sporo, czyli te 20 godzin to nie wiadomo kiedy nam zleci, jeżeli chcemy połączyć kurs podstawowy z taką podstawową techniką kierowania motocyklem. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Zapraszam również do oglądania innych moich filmów, w których mówię o technice kierowania, między innymi filmów związanych z wykładami z podstaw techniki kierowania, jak również filmów bardziej specjalistycznych, które omawiają tematy typu na przykład trail braking. Zapraszam. Teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.